zamówiłem sobie Ubera, to było 2 lata temu we Wrocławiu, znajomi zaprosili mnie na majówkę, nie? Podjeżdża kierowca, nie? I wiecie, ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nie trzeba z nimi rozmawiać. Jakby teraz mam wyjebane, siadam z tyłu, się nie odzywam, zawsze kierowca zagaduje jednak, nie? Czym się pan zajmuje? To znaczy, znowu, czym się pan zajmuje? Ja mówię, że jestem komikiem. To będzie zajebiście, śmiesznie! Ja mówię, no i zakładam słuchawki. Wyjebane, nie? Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, więc zagaduję, pytam, jak się jeździ. I on mówi, a wie pan, ciężko mi powiedzieć, bo to mój drugi dzień dopiero, no ale głównie dowożę najebanych studentów i ciapatych. Ja mówię, no to rozmowa nam się ułoży. Ale śmiejemy się, gadamy, dojeżdżamy na miejsce. Ja mówię, proszę tu zjechać na prawo. I on zjeżdża. Ja mówię, dziękuję, życzę miłego dnia i do widzenia. I on na odchodne do mnie mówi, z żoną się rozwodzę, w separacji jestem. Ja mówię, co jest, kurwa? Dlaczego on mi mówi takie rzeczy? Ja spanikowałem totalnie, nie wiedziałem, co mam zrobić. Więc jedyne, co powiedziałem, to ojoj i zamknąłem drzwi. Co myślałem, że będę stał w drzwiach i robił mu psychoanalizę? Kurwa, no bez przesady. Ale ja mam taki problem, że ludzie mi mówią takie rzeczy, totalnie nieznajomi, po prostu się żalą, nie? Kiedyś na przykład zapisałem się na kurs języka angielskiego, to były drugie zajęcia, nie kojarzyłem tam nikogo. No i babeczka prowadząca, wiecie, była taka typowa, nie? Słuchajcie, dobierzcie się w pary. I opowiedzcie sobie, co robiliście na weekend, żeby przećwiczyć czas przeszły, nie? Ja mówię, zajebiście, byłem u mamy na imieninach, była cała rodzina, wszyscy się najebali, opowiem to, nie? Dosiadam się do takiej dziewczyny, Martyna miała na imię, tylko tyle o niej widziałem, nie? I zagaduję. Co robiłaś na weekend? Po angielsku oczywiście. I ona mówi, a wiesz, tatę zaprosiłam do siebie na weekend. No i jak do mnie jechał, to miał wypadek samochodowy, trafił w ciężkim stanie do szpitala. Mówi, ja pierdolę. Dlaczego ona mi mówi takie rzeczy? I wiecie, w tym momencie możecie mieć mnie za chuja, ale ja zamiast jej współczuć, to byłem na nim wkurwiony. Bo takich rzeczy nie mówi się nieznajomy, my się nie znamy. Ja się od niej spodziewałem czegoś na zasadzie, wiecie, amerykańskiej nastolatki, nie? Oh my god, my friend Agnieszka came to me yesterday and she broke up with her boyfriend, oh my god. And she stay at my place and drink a lot of vodka, YOLO, and that's a little bit lol, oh my god, was so great, hashtag best party ever, hashtag BFF, YOLO, MG, LOL. Kurwa, tego się spodziewałem, nie? A nie, mój ojciec leży w szpitalu, kurwa. Ojciec leży w szpitalu, wiecie, i teraz ja muszę zareagować, nie? Ja, ona mówi o tym ojcu, ja nie mogę powiedzieć, a tak poza tym to w porządku, no kurwa. Muszę się jakoś utożsamić z tym, nie? Więc mówię do niej, ojoj. Kurwa, ja nie wiem, co mam z tym ojoj, nie? Jak dla mnie ojoj to jest najbardziej empatyczne, wypełnione współczuciem słowo, jakie istnieje, ojoj. Jak dla mnie w kościele powinni tego używać, nie? Ksiądz mówi, i ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany, i cały kościół, ojo! W konfesjonale żałuj za grzechy, ojo! Na pokutę 5 razy zdrowaś Mario, 10 razy ojo i jesteś rozgrzeszony. I wiecie, i... Ona mówi o tym ojcu, ja muszę się jakoś utożsamić, więc mówię ojoj. A mama? Myślę, zagadam o mamę, nie? Z ojcem już chuj, może z mamą uratuje temat, nie? Ona mówi, mama to już umarła, jak była mała. Ja mówię, ja pierdolę, nie wierzę. No nie może być gorzej, nie? Ale jednak mogło być, bo teraz przychodzi najgorszy moment z możliwych. To ona się mnie pyta, co ja robiłem na weekend. I co jej kurwa powiem? Że byłem u mamy na imieninach? No wiesz, byłem u mamy na imieninach, jak pewnie już się domyślasz, żyje. Ojciec też był cały i zdrowy. Kurwa. Mało tego, jeszcze się chwalił, że mu składkę na AC obniżyli, bo nigdy kurwa wypadku nie miał. No przecież jej tego nie powiem. Nie? Muszę skłamać, muszę wymyślić coś zupełnie innego, nie? Więc mówię do niej, oj, oj. A ja byłem u babci na imieninach, no kreatywny. Zamienił mamę z babcią, geniusz był. Byłem u babci na imieninach, no i byli wszyscy, dziadkowie, wujkowie, ciotkowie, wszyscy byli. A rodzice? Rodzice nie żyją. Bęk, dojebałem jej, kurwa. Kto teraz ma gorsze życie, kurwa? Tak wychodziłem z angielskiego, zadowolony. Ale jeszcze ojoj, ja mówię, spierdalaj, będziesz mój tekst.